Tematem dzisiejszego spotkania jest komputerowe wspomaganie projektowania leków, jak zwykle się o tym mówi. Jest to nazwa troszeczkę myląca z tego powodu, że ma się wrażenie, że to komputery projektują leki. Otóż nie komputery projektują leki, komputery są narzędziami, które ten proces efektywnie wspomagają. Natomiast to, co się stosuje w tej dziedzinie badań, to jest fizyka w postaci mechaniki kwantowej, fizyki statystycznej, chemii kwantowej, zastosowanej do problemów biologicznych, a narzędziami pracy, tymi końcowymi, są właśnie techniki numeryczne, komputery, dzięki którym to w ogóle jest możliwe. Na początek parę takich wstępnych słów dotyczących leków i szczepionek. Szczepionki są środkami, które chronią nas przed zapadnięciem na chorobę, natomiast leki są środkami, które pomagają leczyć już istniejący stan chorobowy. Wiemy, że życie z punktu widzenia molekularnego, cały nasz organizm, a także każda nasza komórka jest dość skomplikowaną, nawet bardzo skomplikowaną siecią różnorodnych reakcji, procesów chemicznych, polegających na łączeniu się cząsteczek w pewne agregaty, na zmianie tych cząsteczek w reakcjach chemicznych, nazywanych w całości metabolizmem komórkowym czy metabolizmem żywego organizmu. Otóż stan chorobowy wprowadza pewne zaburzenie w to. Zaburzenie to może być różnorodne. Może polegać na przyspieszeniu pewnych procesów, może polegać na zahamowaniu innych procesów, może polegać na uruchomieniu pewnych nowych procesów. I leki są środkami, są cząsteczkami chemicznymi, które starają się molekularnie przywrócić ten stan poprzedni, poprawny. Czyli albo zahamować te procesy, które nadmiernie się rozwijają, bądź pobudzić do życia te, które są zahamowane. Może posłuszmy się tutaj przykładem takim, który jest ciągle aktualny, mianowicie chorobą AIDS. Jak wiemy, jest ona wywołana przez wirus o nazwie HIV-1. Wirus z molekularnego punktu widzenia nie jest żyjącym organizmem. Jest to, mówiąc, używając pewnej analogii, informacja genetyczna zamknięta w kopercie. Informacja genetyczna, która nie potrafi samodzielnie się rozmnożyć, wyprodukować nowe wirusy. Potrzebuje do tego pełnego organizmu. I wirus, atakując żywą komórkę, wykorzystuje jej aparat biochemiczny do tego, by zbudować wiele swoich kopii. W tej kopercie wirusa HIV-1 mamy informacje genetyczne. Jest to retrowirus dość wyjątkowy. Informacja genetyczna nie jest zawarta w DNA, a w RNA. Ale prócz tego posiada on w swoim środku trzy narzędzia molekularne, trzy enzymy, które są niezbędne do tego, by ten enzym mógł się rozwijać. Informacja genetyczna zawarta w DNA najpierw jest przy pomocy odwrotnej transkryptazy pierwszego z tych narzędzi, jest przepisywana na DNA, a następnie wykorzystywane jest drugie narzędzie, integraza, która włącza DNA wirusowe w DNA komórki gospodarza. Trzecie z tych narzędzi, tak zwana proteaza, jest istotna w procesie dojrzewania wirusa, tworzenia dojrzałych wirionów, które mogą atakować inne komórki. Niezbędna jest do poprawnego rozmnażania się. Otóż problem leczenia choroby AIDS sprowadza się do tego, by na przykład uniemożliwić wirusowi rozmnażanie się. To uniemożliwienie może być zrealizowane w ten sposób, że zablokujemy działanie enzymu, który jest niezbędny do tego rozmnażania. Na przykład owej wspomnianej już proteazy. Był to pierwszy enzym, którego naukowcy poznali strukturę przestrzenną, strukturę trójwymiarową. Jak to było robione? Dość typowy dla białek sposób, mianowicie budowane są kryształy. Następnie na te kryształy umieszcza się w polu promieniowania rentgenowskiego, uzyskuje się obrazy dyfrakcyjne,
To jest wielka mapa różnorodnych punkcików. Na podstawie tej mapy uzyskuje się gęstość elektronową tej cząsteczki. Znając strukturę chemiczną budowy tego łańcucha białkowego, można strukturę chemiczną wpasować w tę gęstość elektronową, tworząc w ostatecznym produkcie współrzędne kartezjańskie każdego z ciężkich jąder atomowych. Mając ten plik, zwykle takie pliki deponuje się w takim ogólnoświatowym magazynie struktur trójwymiarowym, tak zwanym Protein Data Bank, do którego wszyscy naukowcy na świecie zajmujący się tą tematyką białkową mają dostęp, można odtworzyć na ekranie komputera jakiś model tej struktury. To, co tutaj widzimy właśnie, to jest struktura uproszczona wirusa, enzymu proteazy, wirusa HIV-1. Pierwszy enzym, którego struktura trójwymiarowa została poznana, nawiasem mówiąc, z udziałem głównymi osobami tutaj, to byli Polacy pracujący w Stanach Zjednoczonych. Maria Miller, Aleksander Włodawer i profesor Jaskulski. To, co przed nami widać, to jest model. Model polegający na tym, że te pręciki, które Państwo widzą, imitują nam wiązania chemiczne łączące ciężkie jądra. W tej chwili widzą Państwo na ekranie model struktury przestrzennej proteazy owego trzeciego narzędzia wirusa HIV-1. Składa się on z dwóch części, z części żółtej i z części zielonej, z tego powodu, że jest to dimer składający się z dwóch identycznych podjednostek. Każda taka część jest łańcuchem pojedynczym, bez rozgałęzień, składającym się z 99 reszt aminokwasowych. Dalej widzimy tutaj pewne miejsce puste. To jest bardzo newralgiczne miejsce owego narzędzia, mianowicie w to miejsce wejdzie inna cząsteczka, a rolą owej proteazy jest przecięcie tej cząsteczki na dwie części. To są jakby nożyce molekularne dostosowane do tego, by obrabiać inne cząsteczki. Ten obraz jest jeszcze bardziej uproszczony. Mianowicie polega to na tym, że z każdego ogniwa owego łańcucha prowadzimy linię łamaną poprzez węgle C-alfa kolejnych aminokwasów. Jest to najbardziej uproszczony przykład struktury, która daje nam taki ogólny kształt przestrzenny tej cząsteczki. Widzimy tutaj dwa ramiona, dwie takie pętle, które tworzą pewnego rodzaju bramkę. Pewnym uproszczeniem bądź mylące może być to, że wydaje nam się, że ta pozycja tych dwóch ramion to są takie sztywne wrota, które są nieruchome. W rzeczywistości struktura krystalograficzna narzuca tu pewne ograniczenia, natomiast te pętle tworzą taką ruchomą bramę, która może się otwierać na zewnątrz i wtedy owa cząsteczka, która może tutaj wchodzić i ma być przecięta, może swobodnie z góry w to miejsce wejść. Będziemy o tym mówić trochę później. W tej chwili widzimy inną wersję, możliwą dzięki grafice komputerowej, przedstawienia sobie struktury trzeciorzędowej, mianowicie wzdłuż każdego łańcucha puszczona jest taśma, żółta w lewej części dimeru, zielona w drugiej części dimeru. Jeśli chcielibyśmy troszkę w bardziej czytelny sposób zobaczyć to, możemy wyłączyć atomy i mamy taki bardzo przejrzysty obraz tej struktury. Teraz z kolei widzimy jeszcze inną reprezentację organizacji struktury przestrzennej. Dodaliśmy tutaj bowiem tak zwaną drugorzędową strukturę owej proteazy w postaci helis alfa, to są te czerwone walce, i struktur beta. Ta dziura jest przedstawiona w nieco innej reprezentacji po to, by pokazać Państwu pewne właściwości owego miejsca, do którego substrat ma się, czyli ta cząsteczka, która ma być obrabiana przez ten enzym, przecięta, ma obejmować tę cząsteczkę. Widzimy tutaj dwie ściany boczne w postaci reprezentacji van der Waalsowskiej atomowej w postaci zielono-białych kul. Zielone to są obszary węgli, białe to są obszary wodorów. Zatem widzimy, że te ściany z boku wraz ze swoimi takimi niszami mają charakter węglowodorowy.
Natomiast górna i dolna część, jakby podłoga i sufit tej wnęki, są obszarami, które mają inny charakter. Będziemy o tym mówić trochę później, ale chciałem Państwu zwrócić uwagę, że mamy tutaj kolor czerwony, to są obszary atomowe tlenów. Kolor niebieski to są obszary azotów, zatem mamy tutaj takie grupy jak grupa CO, na przykład grupa karbonylowa czy grupa aminowa. Równocześnie w tej strukturze mamy tutaj jeszcze jedną cząsteczkę wody. Te żółte odcinki symbolizują nam nieistniejące, ale będziemy o tym mówić, miejsca, w których są możliwe wiązania wodorowe. W jaki sposób cząsteczki ze sobą oddziałują? Dlaczego to jest ważne? No dlatego, że jeśli my mamy zablokować działanie owego enzymu, to ideą jest zaprojektowanie takiej cząsteczki, która może się przyłączyć w miejscu aktywnym proteazy, blokując ją niejako, to miejsce, i uniemożliwiając właściwemu substratowi przyłączenie się do tej proteazy. Czyli proteaza nie może pracować. Taką cząsteczkę nazywamy inhibitorem i większość leków, które stosujemy, to są inhibitory rozmaitych różnych enzymów na szlakach chorobotwórczych. W związku z tym my musimy dobrze zrozumieć, w jaki sposób cząsteczki ze sobą oddziałują, po to, by móc wymyślać w cudzysłowie, czy projektować takie cząsteczki, które skuteczniej niż naturalny substrat będą przyłączać się na przykład w miejscu aktywnym enzymu. Zatem na początek kilka słów o oddziaływaniach międzycząsteczkowych. W biologii istnieją dwa podstawowe rodzaje oddziaływań, które odgrywają istotną rolę w tych procesach. Są to oddziaływania elektrostatyczne i oddziaływania hydrofobowe. Najpierw zatem powiemy sobie o oddziaływaniach elektrostatycznych i to, co Państwu przygotowałem, to jest pokaz tych oddziaływań w troszkę innym problemie, ale bardzo istotnym i ciekawym i będziemy mogli czegoś się dowiedzieć. Jest to związane z informacją genetyczną i ze strukturą podwójnej helisy DNA. Po lewej stronie mamy tutaj ten słynny dwuniciowy model Watsona-Cricka. Mamy dwie nici, żółtą i niebieską, oplatającą się helikalnie. Natomiast po prawej stronie, w innej trochę reprezentacji, mamy w postaci czerwonego kwadratu zaznaczony obszar, w którym dwie zasady azotowe, guanina i cytozyna, tworzą komplementarną parę. My wiemy, że podstawą budowy DNA i podstawą procesów, w których ono uczestniczy, jest wykorzystanie owej komplementarności, tego, że guanina może oddziaływać z cytozyną, a adenina, druga komplementarna para, z tyminą. Otóż będę Państwu pokazał, na czym ta komplementarność polega. W związku z tym musimy przyjrzeć się, najpierw będziemy przyglądali się tej cząsteczce, cząsteczce samej zasady azotowej. Tutaj mamy z bliska, w innej trochę reprezentacji, ową komplementarną parę, o której będziemy mówić, parę guaniny i cytozyny. Są to heterocykliczne pierścienie. Pierścienie są płaskie. Tutaj mamy sześcioczłonowy i pięcioczłonowy pierścień puryny i sześcioczłonowy pierścień pirymidyny. Te strzałki białe po obu stronach pokazują miejsca, w których w DNA zasada azotowa jest przyłączona do pierścienia cukrowego, ale dla naszych rozważań wystarczy zajęcie się owymi samymi zasadami nukleinowymi. Przypomnę jeszcze raz, że kolor zielony oznacza obszary węgli, kolor niebieski obszary azotów, kolor czerwony obszary tlenów, a białe kulki są skoncentrowane w obszarach wodorowych protonów. Mamy tutaj z bliska pokazaną jeszcze raz tę cząsteczkę. Teraz powiedzmy jeszcze parę słów o tym, czym jest cząsteczka chemiczna. Czasami można spotkać takie sformułowania, że cząsteczka chemiczna to jest zbiór atomów połączonych wiązaniami chemicznymi. Ja bym namawiał do nieco innego patrzenia na cząsteczkę chemiczną, jako pewien stabilny układ składający się z pewnej liczby jąder atomowych i pewnej liczby elektronów. Zatem na przykład cząsteczka wody to są trzy jądra, jądro tlenu, dwa wodorowe jądra, czyli protony, i 10 elektronów. Te elektrony pełnią rolę kwantowego kleju o pewnych właściwościach,
który umiejętnie rozłożony wokół tych jąder powoduje, że dany układ jąder atomowych, czyli konformacja tej cząsteczki, jest stabilna. A przy innym ułożeniu byłaby ona niestabilna i w takim kształcie cząsteczki nie istnieją. Ten klej ma pewne właściwości, to jest domena fizyki, mechaniki kwantowej i chemii kwantowej, która w gruncie rzeczy jest też fizyką kwantową układów molekularnych. No i zobaczmy, co ta mechanika kwantowa nam może o tej cząsteczce powiedzieć. Następny obraz pokazuje nam rozkład owego kleju elektronowego, a mianowicie gęstości tego kleju. Będziemy się przyglądali warstwicom tej gęstości o pewnej ustalonej wartości. Tutaj mamy przed sobą pokazany kontur gęstości elektronowej, 10 elektronów na angstrem sześcienny. Oczywiście ten kontur jest zrobiony w nieco przezroczysty sposób, bo inaczej byłaby to bułeczka i nie widzielibyśmy tej cząsteczki pod nią. Natomiast ta skórka jest zrobiona przezroczysta po to, żebyśmy widzieli, że wewnątrz znajduje się ta cząsteczka. Widzimy, że ta gęstość elektronowa, stosunkowo niewielka, obejmuje nam całą cząsteczkę mniej więcej w takich obszarze, który jest wyznaczany promieniem van der Waalsowskim tej cząsteczki. Przejdziemy do konturu, w którym gęstość elektronowa jest równa 150 elektronów na angstrom sześcienny. Widzimy, że ta gęstość elektronowa układa się nam wzdłuż tych obszarów, gdzie chemicy rysują swoje tradycyjne wiązania chemiczne. Zatem w tej idei wiązań chemicznych coś jest. Jest to obszar, w którym ta gęstość elektronowa jest wyraźnie większa niż w pozostałych miejscach cząsteczki. No i wreszcie następny, trzeci z kolei obraz. O tutaj widzimy, że on już się skupia tylko wokół cięższych jąder, takich jak jądro tlenu czy jądra azotu. Natomiast tam, gdzie są protony, już tej gęstości tak dużej nie ma. Kontury gęstości elektronowej są może i graficznie ładne, ale trudne do bardziej ilościowego patrzenia na to, co się dzieje w cząsteczce. By to uczynić w możliwie prosty sposób, można postąpić następująco. Wyobraźmy sobie, że dzielimy całą tę cząsteczkę na pewne rozłączne obszary. Na obszar wokół jądra tlenu, wokół tego protonu, wokół tego węgla i tak dalej. Całą tę cząsteczkę dzielimy na takie rozłączne obszary, a następnie sumujemy dodatni ładunek jądra i ujemny ładunek tej gęstości elektronowej, która w tym obszarze się znajduje. Jeśli cząsteczka składałaby się z atomów, to wtedy w każdym z tych obszarów sumaryczny ładunek byłby równy zeru, bo atom jest obojętny. Natomiast zobaczmy, co dzieje się w rzeczywistości. Wynik tej procedury widzą Państwo w tej chwili na ekranie. To są tak zwane lokalne ładunki albo ładunki nadmiarowe w jednostkach elektronów. Kolorem czerwonym pokazane są obszary, w których te ładunki nadmiarowe są ujemne, a kolorem niebieskim tam, gdzie one są dodatnie. Widzimy zatem, że nie jest tak, że mamy do czynienia z czystymi atomami. Inaczej, gdyby to był czysty atom tlenu, to ładunek byłby zero, tak jak w obojętnym atomie. Widzimy, że gęstość elektrona w tej cząsteczce ulega pewnej modyfikacji. Mianowicie ku jądrom tlenu i jądrom azotu przepływa gęstość elektronowa z obszarów sąsiednich, węgli bądź protonów. Tym samym, mimo że cała ta cząsteczka w sumie te ładunki dają zero, cząsteczka jest obojętna, to jednak ładunek elektryczny nie jest w niej rozłożony w sposób równomierny. Gdybyśmy to samo zrobili dla partnera guaniny, czyli cytozyny, i umieścili obie te cząsteczki, oba te modele tych ładunków koło siebie tak, jak one są ulokowane w formie BDNA, to uzyskalibyśmy tego rodzaju obraz. Proszę uważnie popatrzeć. Z lewej strony mamy guaninę, z prawej strony mamy adeninę. Na każdej z nich
w obszarze jądra atomowego mamy ów sumaryczny, lokalny ładunek nadmiarowy. Odpowiadając na pytanie, w jaki sposób te cząsteczki mogą ze sobą oddziaływać, od razu widzimy, że mogą one oddziaływać elektrostatycznie jako zbiory dwóch punktowych ładunków. Ładunków guaniny i ładunków adeniny. Ponieważ w energii potencjalnej kulombowskiej, opisującej to oddziaływanie, odległość występuje w mianowniku, to największy wkład do energii tego oddziaływania będą miały obszary bliskie sobie, czyli obszary styku tych dwóch cząsteczek. Patrząc uważniej, widzimy, że w tym obszarze mamy ładunek dodatni między dwoma ujemnymi. Podobnie w tym obszarze ładunek dodatni 0,24 między dwoma ujemnymi. I wreszcie w tym obszarze znowu mamy ładunek dodatni między dwoma ujemnymi. To daje nam przyciąganie. Czyli w tej komplementarności par zasad azotowych nie ma nic tajemniczego. Jest to w zasadzie proste prawo Coulomba. Oczywiście z pewnymi detalami, ale idea to jest przyciąganie się coulombowskie nazywane oddziaływaniem elektrostatycznym. Zwróćmy jeszcze uwagę, że taki proton znajdujący się połączony kowalencyjnie z azotem bądź tlenem oddziałujący z drugim atomem tlenu bądź azotu, tlenu tutaj, azotu tutaj, nazywany jest przez chemików wiązaniem wodorowym. Zatem mamy tutaj do czynienia z trzema klasycznymi wiązaniami wodorowymi, a w parze AT tych wiązań będzie mniej. Wreszcie powiemy kilka słów o wodzie, tym najbardziej niesamowitym środowisku, dzięki któremu nasze życie wygląda tak, jak wygląda. Przed sobą widzimy pojedynczą cząsteczkę wody, za chwilę powiemy o ich większych zgrupowaniach i tutaj zobaczymy pewne oddziaływania o charakterze elektrostatycznym, a później przejdziemy do drugiego obszaru fascynujących oddziaływań, jakim są oddziaływania hydrofobowe. Zacznijmy zatem od wody. To, co Państwo widzą tutaj, to jest model taki szkielecikowy cząsteczki wody z tlenem i dwoma wodorami, H2O. Tu mamy kontur gęstości elektronowej, stosunkowo wysoki, i trzy ładunki. Te wspomniane poprzednio ładunki lokalne na trzech jądrach. Minus 0,82 i po plus 41 elektrona, ponieważ te pozycje są oczywiście równoważne sobie. Widzimy zatem, że jest to cząsteczka polarna, jak chemicy mówią, w której ładunek elektronowy jest w zróżnicowany sposób rozmieszczony w tej cząsteczce. Są to dalekie od zera ładunki, zatem ta cząsteczka wody będzie chętnie oddziaływać elektrostatycznie z innymi polarnymi cząsteczkami. Przyjrzyjmy się jej troszkę bliżej. Zacznijmy może od tego dolnego rysunku. Kontur o bardzo małej gęstości, zatem spodziewamy się, że jest on położony z dala od cząsteczki wody. Tutaj ten szkielecikowy model znajduje się w środeczku. To jest widok z góry, to jest widok z boku. Jeżeli przejdziemy do następnych konturów, one są oczywiście także trochę przezroczyste, żeby widać było ten szkielecik wody. 0,01, widzimy, że jesteśmy bliżej tej cząsteczki. Ten kontur już przestaje być taki sferycznie symetryczny jak poprzednio. Stopniowo dalej, 10-krotnie zwiększamy gęstość. Ta niejednorodność staje się jakby wyraźniejsza. Zwiększamy jeszcze raz gęstość. Widzimy tutaj, że już gęstość wokół tych protonów nam maleje, a wokół tlenu nam rośnie. No i wreszcie największa gęstość, tu jest obszar wewnętrznych orbitalu, w zasadzie orbitalu jakby 1s na atomie tlenu. Popatrzmy na to jeszcze w trochę inny sposób. Tę gęstość, jak wiemy, uzyskuje się poprzez rozwiązywanie równania Schrödingera dla cząsteczki, izolowanej cząsteczki wody. Ta gęstość, czyli całkowitą funkcję falową, uzyskuje się, można ją rozłożyć na pewne części. W chemii kwantowej mówi się o teorii orbitali molekularnej, to jest odpowiednik orbitali atomowej nie dla atomu, a dla cząsteczki. I za chwilę pokażę Państwu orbitale atomowe cząsteczki wody. To jest pewien podział funkcji falowej i te podziały mogą być robione w różny sposób.
te orbitale kanoniczne nie oddają nam tego, co tradycyjnie moglibyśmy się spodziewać, że mamy orbitale wiązań ulokowanych na poszczególnych wiązaniach chemicznych. Oddają nam one raczej symetrię cząsteczki i widzimy na przykład ten trzeci orbital, który składa się z obu, na obu wiązaniach ma swój istotny układ. Czerwone i niebieskie znaki pokazują nam znaki funkcji falowej, jak wiem, mogą one być dodatnie bądź ujemne. Ale można tę funkcję falową całkowitą cząsteczki wody przedstawić w inny sposób, przy pomocy tak zwanych orbitali zlokalizowanych. Znowu mamy 5 orbitali molekularnych, 5 zajętych w stanie podstawowym, ponieważ na każdym z nich możemy ulokować po 2 elektrony z przeciwnie skierowanymi spinami. Pamiętamy, elektronów w cząsteczce wody jest 10, a więc w stanie podstawowym potrzebujemy 5 orbitali molekularnych do opisu całkowitej funkcji falowej. Obraz tutaj się jednakże zmienia. Ten orbital molekularny pokazuje nam funkcję falową, a zatem i gęstość, zlokalizowaną wokół jądra tlenu. Ten z kolei orbital molekularny, widzimy, że funkcja falowa zlokalizowana jest głównie w obszarze jednego wiązania OH. Zatem i gęstość, czyli kwadrat tej funkcji falowej, będzie zlokalizowany w tym właśnie obszarze. Mówimy, że ten orbital opisuje nam wiązanie, jedno z wiązań OH. Ten orbital, trzeci z kolei, opisuje nam drugie wiązanie OH. A co robią te orbitale wolnych par elektronowych? Jednej na tym orbitalu i drugiej na tym orbitalu. Patrząc na geometrię ich usytuowania, widzimy, że mamy, chemicy powiedzieliby o hybrydyzacji typu sp3, ten orbital sterczy w lewo i w dół, ten w lewo i w górę. Patrząc na oddziaływania międzycząsteczkowe, na wiązania wodorowe, które może tworzyć cząsteczka wody, widzimy tutaj modelowe ustawienie 5 cząsteczek wody. Zwróćmy uwagę na cząsteczkę centralną. Pamiętamy, że tutaj mamy obszar tlenu z ładunkiem nadmiarowym dodatnim. Tutaj 2 odsłonięte protony, a zatem te ładunki, przepraszam, tu ujemne, tu oba dodatnie. Dookoła nich znajdują się modelowo ustawione 4 cząsteczki wody, z którymi ta centralna może tworzyć jedno wiązanie wodorowe, będąc donorem tego protonu w wiązaniu wodorowym. Podobnie może być donorem dla drugiego wiązania wodorowego poprzez swój drugi proton. Natomiast pamiętając to, o czym mówiliśmy przed chwilą, na tym tlenie mamy 2 wolne pary elektronowe sterczące mniej więcej w tych kierunkach. I zatem ten tlen może być akceptorem dla 2 protonów z tych wiązań wodorowych. Zatem w idealnym układzie cząsteczka wody może tworzyć 4 bardzo zgrabne, ładne, dobrze uformowane wiązania wodorowe. Za chwilę te rozważania przydadzą nam się do opisu oddziaływań hydrofobowych.